Dzień dobry Państwu. Zapraszam serdecznie na wystawę fotografii mojego dzieła, które powstało w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. A w ogóle jest to wystawa z okazji mojego jubileuszu 45-lecia edukacji fotograficznej. Prezentuję trzy dziedziny w zasadzie, czyli człowiek, pejzaż, architektura, ale najbardziej uwielbiam, lubię i cenię fotografowanie ludzi różnych zawodów i twarz, bo twarz, w każdej twarzy są zapisane historie. Andrzej Polakowski żegna się po 40 latach z pracownią, Roman Krawczenko przepięknie fotografię wykonuje w starych technikach. Tu wspomnienie świętej pamięci Kazimierza Tafila, jednego z pierwszych więźniów Oświęcimia. Praca poświęcona mojemu tacie, taty, oryginalne buty. Brama, symboliczna brama niepodległości. Znakomity rzeźbiarz Wincenty Kućma w swojej pracowni. Stanisław Baj, który gościł kilka lat temu znakomitą wystawą. Google podgląda jego rozmowę mama, no i kurator mojej wystawy Leszek Mądzik, Mariusz Tarkawian, znakomity lubelski grafik. I teraz architektura, królewski Radom, królewski Lublin, przypadkowe spotkana sytuacja na Starym Mieście zjawa. No i sakrum jest mi też bardzo bliskie. Zdjęcie nagradzane. Niedziela Palmowa w Skansenie Radomskim. Tu z kolei jakby przerywnik tego wszystkiego, czyli potęga przyrody, żywioł, rwący potok w górach szkockich. I znów przechodzimy do misterium Wielkiego Piątku. Moje Lubiowa Świątynia Lubelska, Dominikanie. Kolejna scena z tego kościoła, właśnie stelle. Kolejne zdjęcie z tego kościoła, piękna projekcja witryny, okna na ścianie odrapanej, czekającej na remont. Wnętrze muzeum w Glasgow, no i ten etap kończy zdjęcie z pracowni artysty, maski przygotowane do spektaklu. Kolejne zdjęcia, jako z wędrówek moich po Lublinie, historie zamknięte, tegoroczna praca, to sprzed 10 lat historyczna praca. Pierwsza wersja Lubelskiego Lipca, największy lubelski mural, który syn tworzył. Fantastyczne zdjęcie sosny. Wisła sprzed kilku lat w Puławach, kiedy był bardzo niski poziom wody. No i kochana rzeka nasza, dzika, Bóg. Pewne barwy zimy. Kolejna praca poświęcona mojemu dziadkowi, który był uczestnikiem zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku. Portret na opak, wybitny artysta lubelsko-nowojorski Tadeusz Mysłowski. Ja poprosiłem, czy mogę ci zrobić zdjęcie. Tak, proszę bardzo, ale w takim układzie. I kolejna anonimowa postać na zdjęciu, ale fajny dialog, też zdjęcie tegoroczne. No i tutaj mój ulubiony wokalista podczas ostatniego koncertu Budki Suflera w Lublinie, Krzysztof Cugowski. I kończę pejzażem nad jeziorem Loch Lomond w Szkocji. Zapraszam serdecznie na wernisaż 19 listopada online. Szczegóły będą podane.